Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w prawdopodobnie ostatnim już odcinku z... Nie z Dzikich Ord, z kampanii Orków. Kończymy sobie kampanię Orków, kampanię Gotaja. Mamy Gotaja na poziomie 33, z tego co kojarzę, ponieważ mówiłem Wam, że w farmie właśnie, że sobie tam pochodzę po mapie, pozbieram wszystko, wszystkie statystyki i tak dalej. Więc mamy 33 poziom, łącznie. Jak widać, Gotaj stoi już z ogromną armią. Mamy prawie 2,5 tysiąca goblinów, 2000 ponad centaurów, prawie 2,1, prawie 3,7 centaurów. Do tego mamy jeszcze podżegacze, 1700, 500 szamanek, 268 wivern, właściwie to paokajów, 507 hersztów, trochę mało w sumie, i 300, idealnie 300, właśnie przeklikałem jeszcze jedną turę, tylko specjalnie, żeby było równo 300 cyklopów, moi drodzy. 33 poziom. Build można powiedzieć, że niemalże idealny, mamy wszystkie umiejętności, mamy ulta, brakuje nam tylko jednej umiejętności w oświeceniu, ale to nie jest absolutnie potrzebne. No, tak na dobrą sprawę na przykład można by było zrezygnować z ulta i coś tutaj wziąć po prostu, ale to by było bez sensu, wiadomo. Mamy jeszcze tą logistykę, ponieważ bez logistyki byłoby mi naprawdę bardzo ciężko, psychicznie przynajmniej. No i zwiększenie szybkości ruchu podczas oblężenia. Także co? Zanim zaczniemy, łapka w górę, subskrypcja i komentarz, to są bardzo ważne rzeczy. I tak, no wszystkie statystyki pozbierałem. Okrzyków nie było już co zbierać, ale to no nie zbierałem. Powalczyłem chyba z każdym takim większym jakimś stakiem. Oczywiście było mnóstwo tygodni jakichś jednostek dziwnych, więc tutaj tych pojedynczych takich staczków się narobiło tyle, że potem ciężko było przechodzić w ogóle gdziekolwiek. Ale było spoko. No widzicie tutaj, nawet tydzień cyklopa się raz trafił. I co jeszcze? Potem nawet nazwodziłem sobie, zobaczcie, mam mnóstwo surowców, mnóstwo golda, ale ja i tak tutaj stałem jeszcze przez chwilę. Zwoziłem do tego miasta wszystkie wojsko właściwie, które nie jest wojskiem twierdzy. I właśnie Gotajem poświęcałem wszystkie te jednostki w ołtarzu ofiarnym. Czy to coś dało? No nie dużo, nie chciało mi się po prostu, bo gdybym miał jeszcze teraz farmić kolejny cały jeden poziom, to naprawdę by mi się nie chciało, nie? W sensie to tam musiałbym przeczekać chyba 2-3 miesiące? A ile to już w ogóle trwa? Zobaczcie, 7 miesięcy gram tą misję, nie? Więc jakbyśmy tu poczekali na przykład 10, 11, 12, może nawet miesiąca, to wtedy pewnie udałoby się nawet wbić ten 34 poziom, ale mi się już naprawdę nie chciało. W sensie mamy turbo giga staty, mamy turbo giga wszystko po prostu. Trzeba tylko pozmieniać artefakty jeszcze. No Gotaj oczywiście z koksem, tak? No, jakby czy ktokolwiek się spodziewał czegoś innego? No ja nie. Czy cokolwiek jeszcze? No a tam jakichś bohaterów, prawda? Tutaj chyba siedzi ta Urgat, tutaj siedzi cały czas ten Krak. No ci bohaterowie jakieś super się nie przydali, aczkolwiek logistyka Urgat jak najbardziej była przydatna. I teraz tak, sytuacja jest taka, że zostawiam na razie tak jak są te dźwięki, po prostu no trudno, pewnie nie zdążę tego zmienić przed jakimiś cutscenkami, więc po prostu no trudno, tak, będę się po prostu zupełnie zamykał, jeżeli będą coś mówić. Teraz będzie dużo cutscenek, tak, będzie dużo walki i dużo cutscenek. Najpierw musimy zawalczyć sobie z Razakiem, który stoi przed zamkiem. I to też zrobimy. Nie zamieniłem artefaktu, dobra, ale to zrobimy sobie podczas takiej prawdziwej walki, że tak powiem już. Czy chcesz tą armię wystawiać? A w sumie gdybym tylko te kopy wystawił, to co? To dam radę to zrobić bez strat? Nie? Okej. Okay. No moja balista jest nieco lepsza, mam takie wrażenie. Jednak mimo wszystko... O, jakiś... O. Oczywiście kontratak. No, za mocno to ty nie jesteś, człowieku. No, nawet jeszcze ich nie zadrapaliście, więc... Spoko. No, ci tytanie mogą być niebezpieczni. No tutaj, no. Co mam powiedzieć? I teraz ci tytani będą... Mam się czym martwić? No, chyba nie. Walnij mu. No proszę cię. Minus jeden strzał w ogóle. Nie, no ale jak mam tak kozak staty po prostu na tym bohaterze, że to jest niesamowite, nie? No zobaczcie. W tym cyklopie nic się nie dzieje, nie? Jakby dosłownie te cyklopy otrzymują obrażenia, tracą jakieś żałosne wartości szału. Zobaczcie, ten cyklop ma 1424 punkty szału. To jest niesamowite. Tutaj żadne szczęście nie jest potrzebne nawet. No zobaczcie, bohater, tam tytani. No zobaczcie, no zaatakował bohater, zaatakowali tytani i nie wiem, zjechali mu może z 20 HP? Może. A ten bohater nie jest jakiś super, wiadomo, to jest Razak, ale zawsze coś, nie? 15 tysięcy ekspa, jakieś artefakty jeszcze, proszę, nie spodziewałem się, no wiadomo, jakiś bezużyteczny. Dobra, zamieńmy w takim razie. Pisior, hełm, budki,
zbroja. Aha, no chyba żeby jeszcze właśnie, żeby na przykład wziąć sobie cały ten set, bo można, mamy dużo akademii, więc możemy sobie po prostu w tych artefaktorach znaleźć. Kolczyk oświecenia i turban oświecenia. Wtedy mamy o 45% więcej doświadczenia. No i wtedy możemy efektowniej te jednostki poświęcać tam, tak w tym ołtarzu. Więc to na pewno by się przydało, jeżeli ktoś by faktycznie tak chciał robić, tak? Jak najbardziej to jest do zrobienia, żeby tam sobie ten wymarzony poziom, że tak powiem, zdobyć. Ale trzeba to chce robić. No ja właśnie tego nie chcę robić. Także co? Oblegamy Shahib Dia. Oj, ale tak cisnąłem. Dobra. Oblężenie Shahib Dia. Wiecie co? Zrobimy sobie quick save'a przed tym i zrobimy tą walkę na dwa sposoby. Za pierwszy, przy jednym sposobie weźmiemy tylko i wyłącznie cyklopy, a przy drugim chyba całą armię. Albo na przykład całą armię bez cyklopa nawet. Spróbujmy. Cała armia, ale bez cyklopów. A za chwilę zawalczymy sobie tą. No, zawalczymy sobie tą walkę, wiadomo. No, zagramy sobie to jeszcze raz, ale tylko cyklopami. I zobaczymy, jaki będzie efekt. Jakieś hersztowy, jakieś to tutaj. Nie wiem, nie mam jakiegoś konkretnego ustawienia. Możemy iść tak. Po prostu. Oho. Proszę bardzo. I teraz w tym momencie każda nasza jednostka, poza wivernami wiadomo, ma 900 punktów szału, dzięki czemu każda nasza jednostka otrzymała trzeci poziom szału już na starcie walki. Walka się jeszcze nie zaczęła, a wszystkie nasze postacie, nasze jednostki mają już te premie, tak? Na przykład centaur ma celność, czyli maksymalne obrażenia wszędzie, gdzie nie tylko strzeli. Podżegacz dostał plus 12 do obrony. Córka Ziemi dostała plus 15 do obrony. Życie, inicjatywę. Siapacze mają podwójny atak. No, masakra, tak? Trzeba to tylko dobrze wykorzystać jeszcze. Okej, okay, katapulta zaatakowała 3 razy ze szczęściem. Mamy eksperckie machiny wojenne plus katapultę, plus jeszcze turystrzową, znaczy deszcz siarki, bo tak się to nazywa. I dzięki temu właśnie jesteśmy w stanie atakować tak wiele razy. Spowalniamy sobie tetana. Jak widzicie, morale też są zabójcze. Czy możemy tutaj podejść? Wydaje mi się, że jak najbardziej. Wrogowie mają zmniejszoną nawet prędkość ruchu ze względu na to, że korzystamy z dwóch elementów cienia śmierci. Czy jak to się nazywało, nieważne. Więc no dlatego. No i właśnie, centaury. Ponad 2000 centaurów prostą strzałką. No niestety ta prosta strzałka nie działa tak zupełnie, bo niestety są mury, więc aż tak dobrze nie zadziała. Ale może się siądzie szczęście. Zobaczcie, 1400 gremlinów na przykład mogę wykończyć. Albo na przykład... A nie, a celność, czyli maksymalne obrażenia. Dobra, sorry. Czyli po prostu mają blesa rzuconego. Zadają maksymalne obrażenia po prostu. To też ma sens jak najbardziej. Powolnienie jeszcze na gremliny. Na najmocniejszym, najsłabszym jednostkę. Paokaje atakują błyskawicą, więc o właśnie, możemy teraz zaatakować dwie jednostki obok siebie, ponieważ no, stoją one obok siebie i dzięki temu możemy je zaatakować jednocześnie. I obie wykończyć, prawda? No. To znaczy, ta armia, którą ja tu mam, to już jest ewidentny overkill, prawda? To już jakby nie potrzebujecie aż tyle tej armii, tak? Te 2000... Nie, sorry, 300 tych cyklopów, no to już jest no totalnie, jakby wydaje mi się, że wystarczy nawet 50. Tak na serio, nie? W sensie, no nie jest jakieś niesamowite. No niestety nie mamy krzyków na Gotaju, więc nasze krzyki nie będą jakieś super i często. Widzę, że nawet normalnie FPS-y spadają i jest problem, ale dobra. Okej, ty też zaatakowałeś ze szczęściem. Brawo, brawo, brawo ty. Teraz ze szczęściem. No spoko, może być. Czar odparty. Wchodzimy? Wchodzimy. Zobaczcie, ile one mają ruchu. Mamy buty do tego, więc... Katapulta, spoko. No, atakuj w cokolwiek, naprawdę. Okej. Okay. Wieżyczki zniszczone, została tylko jedna. Teraz ruszają się hersztowie. No, hersztowie atakują 3 razy, moi drodzy, czy nie? A nie, tamci atakują 3 razy. Oni atakują 2 razy. Jak najbardziej. Fyk. Jednostka przeżyła? No, jednak nie. Gigantyczne obrażenia. Tyk. I dobicie. No, nawet tych jednostek za dużo nie straciliśmy, prawda? Przypominam, że to jest heroiczne. Orkowie przywołują twą pamięć i twą siłę.
Głos kuniaka nauczał nas. Teraz orkowie wybierają walki orków. I orkowie wybierają wrogów orków. Orkowie wybierają przeznaczenie orków. Matko Ziemio, pamiętaj kuniaka. Niech jego mądrość stanie się naszą mądrością. Orkowie oddają ciała swych wrogów, by użyźnić glebę. Ojcze Niebo, pamiętaj kuniaka. Świat zna jego odwagę. Niech będzie ona z nami dziś. Dowiedziemy, że demoniczny ogień i ludzka duma są niczym w obliczu potęgi Ojca Niebo. Bracia i siostry, przyszedł czas pomścić Kuroka. Kuniak jest z nami, by pokrzepić nasze serca i wzmocnić nasz oręż. Orkowie są dziećmi nieba i ziemi. I to orkowie odmienią świat. Okej, okay. Gotaj pomodlił się w miejscu narodzin Kuniaka, legendarnego bohatera orków. Pobłogosławiony przez Ojca Niebo za swą zaciętość, odwagę i poczucie obowiązku, Gotaj otrzymał premię plus 15 do wszystkich atrybutów. Co to jest? Rarek przybył z imponującą armią. Pragnie zniszczyć rebelię Gotaja i pochwycić jak najwięcej niewolników na chwałę królowej Izabeli. Plus 15 do wszystkich statystyk? To czy kogoś tu pogięło? Zamieńmy teraz wszystkie artefakty z powrotem na te smocze. Wszystkie już są? Tak, wszystkie. Mamy 81 ataku. Obrona 41, siła czarów 35 i wiedza 44, moi drodzy, to jest... Zawędrujmy tu jeszcze. Że mamy sandały błogosławionych, ludzie słodcy. To jest jakiś żart. Nieśmieszny. No, wszystkie zamki rozbudowane. Kupić nic już nie można. Tylko że te artefakty to dostałem tyle, że się zaklika tutaj pewnie. Oho, no prawie. Jest Jalarek, moi drodzy. No tylko, że... No to jest miernota, no zobaczcie na to. No przecież to jest legion chłopów. No, jakby to był legion serafów. O, to by było ciekawe. To by było wyzwanie wtedy, żeby legion serafów pokonać. No ale tak to co? On nam zajmie ten zamek, potem pewnie pójdzie tutaj i też nam zajmie ten zamek. No ale co to zmienia? My tak naprawdę teraz musimy iść do tego zamku, bo on będzie nas atakował. A problem jest taki, że niestety Gotaj pewnie nie wybierze najkrótszej możliwej drogi. No właśnie. Tutaj, potem tutaj. A nie, jednak wybierze najkrótszą możliwą drogę. Czekajcie. No. Powiedzmy, że tak jest. Ale lecimy w takim razie. Niczego nie musimy zmieniać, nie musimy żadnych artefaktów innych zakładać. Po prostu typujemy turki, czy jeszcze możemy coś tutaj wyszkolić. Wiecie co? Nawet chyba tego nie będę robił. Niech po prostu, jak chce, to niech szkoli. Nawet niech sobie wyszkoli te jednostki. Ja zawalczę więcej razy. Zgniotę go po prostu jak robaka. Bo jak ja tu wyszkolę tą armię, to przecież on nawet z tą armią sobie nie poradzi, więc... Już po prostu... Jest za łatwo po prostu, za łatwo. Dobra, aha, no i tak. I teraz Alarek będzie się poruszał z prędkością żadną. Minusową. Okej. Okay. No, więc jak widzicie, Alarak jest w Starcrafcie drugim. Alarak, oczywiście. Przejął ten zamek, a jak widzę, nic nie wyrekrutował. Ja nie wiem, czy oni czasami nie mają wyzerowanych surowców, więc to też może być taki problem dla niego. Okej, okay, no lecimy po prostu dalej, no co mam wam powiedzieć, no? Mogę nawet, o zobaczcie, jaki fajny trik. Bło! Ale ruchu zaoszczędzone. Niesamowite. Koniec tury. No zajął nam ten zamek, zobaczymy co pójdzie, gdzie pójdzie dalej. Ze swoim oczywiście super tempem. I oczywiście musimy udać jakąś, nie wiem, ekspresową logistykę chyba jeszcze i 10 artefaktów do ruchu. Żeby się poruszał dużo, no bo wiadomo, fajnie. A no tak, jeszcze jak to bot będzie szkolił dodatkowych bohaterów. Z tego co pamiętam, zasada jest taka, że bot będzie szkolił maksymalnie tylu bohaterów, ile ma zamków plus jeden. Czyli jak ma jeden zamek, to 1 plus 1 to 2, czyli maksymalnie będzie miał dwóch bohaterów, tak? Alarak to jeden, a ten drugi tutaj to 2. Elaine, no właśnie, nie ma jakąś tam armię. Ale proszę, co to jest w ogóle? Jakiś jeden cyklop krwawy. Jest po prostu... Cringe. Tyle mam do powiedzenia. Dobra. Teleport. I tu... Nie, tu się chyba jeszcze nie teleportuję tam, gdzie chcę, ale teraz quick save. I możemy się ponownie teleportować tu, tam, gdzie chcę. Bo to będzie... Tak, będzie bliżej na pewno. Teleportowało. No właśnie, i teraz Alarak tak naprawdę już nie ma przed nami ucieczki, bo idzie właśnie w stronę tego zamku, ale wydaje mi się, że raczej go no nie zdobędzie.
Tym bardziej, że ja stoję w przejściu do tego zamku, więc... Chyba nie da rady. No i wydaje mi się, że fabularnie to już jest koniec Alaraka. Alaryka. Cały czas mylę ich znowu. A tylko jedną literką się różnią. No, Alaryka... To będzie koniec chyba, fabularny. W sensie, on już chyba nie wraca później, z tego co kojarzę. Zarać frajera. Aha, miałem jeszcze zawalczyć się 300 cyklopami. To na sam koniec odcinka. Nie pali się. Prawda? Czy chcemy zawalczyć z nim jak? My sam nie wiem. Chciałbym chyba na dwa sposoby nawet, tak jak ostatnio. Jakoś tak. No jakoś tak, powiedzmy. I co, widzicie we mnie w pierwszej turze? A nie, wiedziecie, bo jestem szybszy, frajerzy. Czemu nie dostałem? Nie zmieniłem artefaktów. Nie zmieniłem artefaktów. Ja to pozmieniam w takim razie. Okej, okay, tym razem mamy zamienione artefakty i mamy trzeci poziom show już na starcie bitwy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Czy się mam przejmować w ogóle? Weź przyspieszenie na cyklopa, co? Zobaczymy, jak ich rozgniecie. A może jeszcze tak? Nie. Weź. O jest. 4000 osiłków. Dobra, pokaż na co cię stać. Pokaż, że nie jesteś sam. 2000. No, 7. Tylko 7. Został jeden malutki chłopak. A no tak, on ma ten. On ma ostatni bastion. Zawsze ma ostatni bastion. Dlatego zawsze zostanie jedna jednostka w staku z jednym punktem HP. Fajnie. Podoba mi się. Maksymalne obrażenia. Oczywiście, że tak. Nie zdążysz niestety, ale zablokujesz przejście, więc ten champion i tak za wiele nie zrobi. Champion. Też mi champion. Zapraszam do zabawy. Jeszcze morale. O, nie. Tylko nie moje 51 centaurów. O nie, co ja zrobię? Dostało mi tylko jeszcze 2000. Jakaś pułapka? No, weź nią, wpadnij. Masz. O, i znowu się herszt rusza bardzo przyjemnie. I po serafach. A jednak nie. A no nie, bo ostatni basen. Na całe szczęście podwójny atak to kontruje, więc... Oko. Witam na zawołanie! Tak jest. Battle Cry. Ohoho. Cóż za obrażenia! Tego się nikt nie spodziewał. Boom! Tak jest. No tak się można bawić, prawda? No, wy tak widzicie, nieważne czy gramy tylko cyklopami czy nie, to one i tak są maszyną do zabijania, więc... Jeden atak? O nie, tylko nie kontratak. I drugi, tak jest. I znowu morale, i znowu. Wyobraźcie sobie, co by to było, jakby ich było więcej, gdybym ich po prostu nie tracił gdzieś tam w międzyczasie. Gdyby to byli naprawdę jeszcze oprawcy, którzy atakują 3 razy, moi drodzy. To była eksterminacja po prostu. Zabijecie Kengi! Tranie! Nie macie honoru! Alaryku, przyjacielu demonu! Zginiesz dziś i zostaniesz pochowany w przeklętej ziemi! Kłamiesz, demonie! Utnę ci głowę! Łapać go! Chcę osobiście odciąć głowę od jego ciała! Oddam ją świętej Izabeli! Może zabiję ją tym z powrotem anioła! Thank you.
nasze plemienia! Pokój! Nie ma już twojego wroga! Śpi na skrzydłach Ojca Niebo! Hujin! Dokonało się! Uhonorowałem swojego ojca! Jeszcze się nie dokonało. Ledwie się zaczęło. Spotkałam człowieka, pajęczy Omen. Atakuje miasto kościoła demonów Imperium Gryfów. Czerwona Królowa sprowadza demony do Ashan. Zatem orkowie zakończą wojnę, którą rozpoczęli rycerze. Czerwona Królowa umrze, a orkowie odeślą demony z powrotem do Sheok. Tak, orkowie nie są sami. Jej kości mówią, że wiele armii przybędzie, by zabić demony. Honor Kuniakowi i Ojcu Niebo! Za nasze dzieci! Ty, udało się. Oczywiście, że tak. To co, kampania zakończona w takim razie. Ale nie będziemy jeszcze kończyć odcinka. Tylko, tak jak wam obiecałem, znaczy obiecałem. Tak wymyśliłem na poczekaniu. Zobaczymy sobie właśnie, jak oblężymy Czachibdia, a potem jeszcze pokonam Alaryka, tylko i wyłącznie za pomocą staku dzikich cyklopów. Ponieważ taki miałem challenge właśnie, żeby grać w tej kampanii tylko i wyłącznie za pomocą ulepszonych. Znaczy, jak ulepszałem cyklopy, to tylko na dzikie cyklopy. Więc teraz niech ten challenge się dopełni i po prostu zawalczymy sobie te dwie takie finałowe walki właśnie za pomocą tylko i wyłącznie dzikich cyklopów. A więc zatem oblężenie Czachibdia za pomocą 300 dzikich cyklopów. I katapulty, wiadomo. Od razu wieża zniszczona. Pamiętajmy też o tym, że cyklopy potrafią niszczyć mury własnoręcznie, więc... O! No całkiem sporo zrobili, trzeba przyznać. Ale atakujemy. Bum. 10 cyklopów, ładnie. Muszę przyznać. Ale bierzemy po prostu boskie przewodnictwo. Żeby tura następna deszła szybciej, aczkolwiek no nie widzę tego za bardzo, ale no, skoro tak jest, pozostaje mi zaufać. Kolejne szczęście na tytanach. Ładnie, ładnie. Gość musi mieć naprawdę dużo szczęścia. A, bo katapulta jest zniszczona. No ale cóż, mamy cyklopy, prawda? Więc to nam niepotrzebne. O! No właśnie. Wieża też się podświetla, ponieważ też padnie. No właśnie. No, za 9 cyklopów. Całkiem sporo. Faktycznie 50 cyklopów mogłoby być trudniej to przejść. Aczkolwiek, z drugiej strony, bierzmy też pod uwagę to, że... no się za bardzo nie śpieszyłem, prawda? Ja poczyściłem całą mapę, zebrałem wszystkie statystyki i dzięki temu też zebrałem właśnie 300 cyklopów. Gdybym miał ich mniej, no to wtedy siłą rzeczy wróg też miałby ich mniej. Znaczy, mniej wojska, nie że mniej cyklopów, on nie ma cyklopów. Ale ogólnie miałbym mniej wojska, tak? Więc, no, więc wiecie. Wicie, rozumicie. Bum. Polska zemsta za 12 już, no, całkiem sporo. Za 4. No powiem wam, że no, tak. Spodziewałem się, że lepiej to pójdzie. Znaczy, spodziewałem się, że mniej strat wyrządzą. No ale jeżeli za każdym razem oni mają szczęście, no to... Co poczniem. A szczęście mają, a 5 mają po prostu, no tak. To sporo tłumaczy, nawet 6. Proszę. Pewnie hordy to może niekoniecznie. Ale bitewne zawołanie tego. I BUM! No to są gigantyczne obrażenia. To zemsta do 14 już uderza. No powiem wam, że nawet gdybyśmy na przykład my mieli bronić miasta właśnie w ten sposób, że mielibyśmy pokonać 300 cyklopów i wybronić się przed takim atakiem, to by było do zrobienia nawet Akademią. Nawet chyba dość prosto. No dobrze, tego nie musimy oglądać. A teraz pokonujemy Alaryka tylko i wyłącznie za pomocą 303 cyklopów, także dosłownie 303 po prostu. No widzę, że Alaryk nie jest aż tak dobrym czarodziejem, jak był tam ten czarodziej w Szachibdia. Ale spoko. A, tura. Cokolwiek, nie wiem, jakby... że tak powiem, obojętnie. I tak wszystko padnie pod naporem mego ostrza. A właściwie to maczugi. No, ale ta Akademia dużo więcej biła niż tutaj. Oni biją.
No, w ten sposób. Też masz tą boską zemstę. No, fajnie, fajnie. Spoko. Dobra, no to w takim razie Kotaj będzie po prostu dobijał te pojedyncze staki, które zostały z ostatniego bastionu. Teraz Serafy, uwaga, z czterech. Bez konkretów bym powiedział. Za trzy. No, także widzicie, no straty są ogromne, ale jakby miażdżymy, miażdżymy. Totalna miazga. I bum. Dziękuję bardzo. Jakby wszystko miało podwójny atak, to już w ogóle nie jest niepotrzebne. Jakby zadałem takie ogromne obrażenia, że o co? I to też obejrzane. No dobrze, w takim razie to już ostatecznie mogę się z wami pożegnać. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że słyszymy się w kampanii Akademii. Czyli ostatniej już kampanii. W ogóle w Heroesach Piątych. Także co? Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Słyszymy się na następnym odcinku. I do usłyszenia. Na razie. Asza pożera wszystko.